Siema Klaudia, wydech przyszedł, wiesz? Będę zakładał dzisiaj wydech. Super. Nie wiem, czy... Lubię się bujać na fotelu, jak nie wiem co mam robić, to się bujam na fotelu. A Klaudia drapie się po głowie, też nie wie co robić. Coś dzisiaj chora jesteś, źle się czujesz. Tak. Ja wiem dlaczego, rozumiałaś. Mięśnie nie wolą. Wiesz co? Może to ta małpa. Małpa, bo ty wiesz co, ty miałaś dzisiaj jeździć skuterem, o ile pamiętam. No ja się rozchorowałam. No, bo miałaś jeździć skuterem. I tak można liczyć na kogoś. Siema, byki! Siema, hejos! Przyszedł wydech. Kurier dostarczył Malossi wydech z dyfuzorem do Italjeta. Mega sprawa, zaraz idziemy to montować, rozpakować paczkę i montować. Mam nadzieję, że to wszystko będzie pasowało, bo nie do końca jestem pewien, że będzie dobrze. Gorąco dzisiaj, nic mi się nie chce, ale wydech rozpakuję. Mi założę, no i się przyjadę, na pewno, mimo że mi się nie chce. Klaudia mi pomoże. Klaudia jest właśnie, się zgodziła. Coś tam, też się źle czuje, mówi. Chciałbym, żeby z tego skuterka taki wyszedł mi taki mini ścigacz, żeby po prostu wymiatał wszystko, co napotka na drodze. Na początku takim był, potem po zmianie rolek, zmianie filtra, osłab. Zobaczymy teraz, jak to wyjdzie na wydechu. I będziemy dalej myśleć, co trzeba z tym zrobić. Czy będzie dużo pracy, czy mniej, czy eksperymentów dużo, bo być może, że będzie dużo. No i jest Klaudia. Idziemy pakę rozpakowywać. To co Klaudia lubi najbardziej. A podobają Ci się wydechy z dyfuzorem? Jeszcze raz? Wydechy Ci się podobają przy sprzętach? No, to jest ta dusza sprzęt. Tak. O, tak się rozumie coś tego. Drop, drop top, drop top, fucking up, cooking a hot box, fucking on your bitch, yeah, dot, 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 cooking up, open the crock pot, pot, we came from nothing to something, nigga, I don't trust nobody, quick the trigger, all up the gang and they come and get gang, I mean, you never give you a shit, bad and bullshit, bad, cooking up, up with a booze, my niggas is savage, ruthless, we got cutters and hunter rocks too. My bitch is bad and bullshit, cooking up dope with a booze. My niggas is savage, ruthless. We got cutters and hunter. Głośniej go słychać, to jestem pewien. Coś czuję, że chyba mocniejszy jest. To teraz zapierdziela. Kurwa. Taki moment, gdzie on po prostu się zbiera niesamowicie. Tutaj. Ale jaki VMAX, to nie sprawdzę wam panowie dzisiaj. Nie mam warunków, możliwości. Jeszcze to pierdzenie pod siedzeniem. Chciałbym, żeby jeszcze tego V-Maxa odzyskał fajnego. Tak od 40 na godzinę jak się wkręci, to potem to już jest normalnie rakieta. Japet, że tak, że szok. Jakoś z tych obrotów zaczął szybciej schodzić, ale jeszcze nie schodzi tak jak to trzeba. W końcu mam schowek w jakimś sprzęcie. O, właśnie ten. Przyjechał Piotr Mechanik do Hero Pucha, nie, Hero Pucha. Zrobi Tomkowi, Tomek ze mną będzie jeździł. Teraz to chyba Tomek nie przegoni mnie swoją cebulą. Będzie płakał. Nie, no to już jest zupełnie inne przyspieszenie. On tak się wkręca, że ja tutaj na tym szutrze to się boję odkręcić, żeby mnie nie zamiótł. Nie to, żeby mi się coś stało, tylko żeby on się nie porysował. Może jeszcze się przejadę tym puchem. Kierołem. I pyk. No i siedzi Malossi u Bleka w dragsterze Italjecie. Nie no, naprawdę ci co produkują te wydechy, no to wszystko naprawdę tu jest dopasowane, spasowane, dodatkowe rolki dali na to, taki dystans, który chcecie. Tutaj jest bardzo ładnie MHR wytłoczone, niebieskawy, wydeszek, pasuje, błękitny, no błękitny, nie metalik. A, jeszcze ciekawostka, słuchajcie, wkrótce na kanale pojawi się konkursiak taki fajny, też będzie na Facebooku, będzie do zgarnięcia mega kask, rękawice i gogle z salonu MAS, Rojewice. Wielki salon kładowy i motocyklowy. See you, nara. I co, Piotr? Puch będzie żył? I tak się tworzy legenda. Tomek będzie miał sprzęt, będziemy razem jeździli. No, wspólne vlogi będą. Nie, Piotr? No, iglica wypadła. Ktoś dorabiał. Iglica? Ktoś dorabiał te spinki, podkładki. O, to nabor. Warsztat do nabora, wiesz? Kolega Bartek. Pozdry, Bartek. Coś ty narobił. Magik. No to czekajcie na odcinki właśnie z jazdy motorowerem Tomek, a ja skuterkiem. Nara, hejos. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.